Dyrektorzy szkół z województwa dolnośląskiego spotkali się w firmie szkoleniowo-doradczej Anna Szywała na grantowym szkoleniu, którego tematem była ewaluacja wewnętrzna i wykorzystanie jej wyników do podniesienia jakości pracy w szkole. Szkolenie realizowane było wspólnie z Dolnośląskim Kuratorium Oświaty. Zajęcia prowadził doktor nauk humanistycznych Stefan Wlazło. Ewaluacja to refleksja wewnątrz szkoły nad tym, czy nasze działania edukacyjne nauczycieli doprowadzają do pożądanego rozwoju uczniów. De facto ewaluacja była w szkole od zawsze, bo od zawsze nauczyciele zastanawiali się nad tym, jakie są efekty ich działania. Jest to tylko wprowadzone w sensie rozporządzenia, aby stało się to normą we wszystkich placówkach. Wymogi nowoczesnego nauczania niosą za sobą konieczność ciągłego rozwoju dydaktycznego i podnoszenia jakości pracy. Dlatego o ewaluacji w pracy nauczyciela mówi się coraz częściej. Proszę mi powiedzieć, kto będzie przeprowadzał ewaluację? Zewnętrzną będą przeprowadzali przeszkoleni, w tej chwili jeszcze wizytatorzy, ewaluatorzy. Od stycznia 2012 eksperci, bo już nie będą pracownikami kuratorium. Natomiast wewnętrzną ewaluację zespoły nauczycielskie. Ewaluacja w edukacji zyskuje coraz bardziej na znaczeniu w związku z dokonującą się reformą edukacyjną w Polsce. Nauczyciele coraz częściej widzą w niej szansę na rozwój własny, a przede wszystkim szkoły. Jesteśmy w trakcie realizacji dużego projektu finansowanego przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Dolnośląskie Kuratorium Oświaty. Wygraliśmy aż 3 szkolenia, które są realizowane w formie grantu kuratoryjnego. Dzisiejsze szkolenie jest dedykowane dyrektorom szkół, placówek oświatowych, którzy mieli szansę spotkania się z wielkim autorytetem w dziedzinie zarządzania oświatą i nowego nadzoru pedagogicznego z panem doktorem Stefanem Wlazło na temat ewaluacji wewnętrznej i jej znaczenia w podnoszeniu jakości pracy szkoły. Wszystkie tematy, które realizujemy w formie grantów kuratoryjnych, dotyczą poprawy jakości pracy szkoły, efektywności tej pracy. Dla szkół podstawowych, 35 z całego Dolnego Śląska, realizujemy 20-godzinny kurs doskonalący, który wymyśliliśmy sobie w kompozycji szufladkowej, czteromodułowej. Każdy z modułów jest autonomiczny, ale w sumie składa się na merytoryczne podpowiedzi, jak poprawić efektywność kształcenia w szkołach podstawowych. Pierwszy moduł dotyczy współpracy z rodzicami. Zajęcia prowadzi pani doktor Renata Bibik. Kolejny dotyczy oceniania kształtującego, o którym już niejednokrotnie rozmawialiśmy, ponieważ promujemy w firmie w sposób szczególny ocenianie kształtujące jako nową filozofię oceniania, bardzo skuteczną, potwierdzoną praktykami w całej Europie. Kolejny moduł dotyczy planowania dydaktycznego i błędów dydaktycznych, które na pewno mogą się zdarzyć nawet najbardziej doświadczonemu nauczycielowi. To jest kurs 20-godzinny. Kolejny kurs dotyczy edukacyjnej wartości dodanej. Ten kurs z kolei dedykujemy gimnazjom, 20 gimnazjom na terenie Dolnego Śląska. Już w listopadzie rozpocznie się kolejna edycja studiów. Dzisiejsze spotkanie z dyrektorami różnych placówek oświatowych z całego Dolnego Śląska było naturalną okazją do zapromowania i zaproszenia ich, a także nauczycieli zainteresowanych zgłębieniem wiedzy i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. W tym roku już w listopadzie rozpoczynamy kolejną edycję tych właśnie studiów Organizacja i Zarządzanie Oświatą współrealizowanych z Dolnośląską Wyższą Szkołą we Wrocławiu, a kierownikiem merytorycznym jest jak zwykle od 10 lat pan dr Stefan
wlazło. Poczytujemy sobie to za ogromny zaszczyt i honor, a jednocześnie chcemy podpowiedzieć, iż kadra wykładowców jest najwybitniejsza. Są to specjaliści, eksperci, ministerialni. Jestem przekonana, że ta przygoda szkoleniowa będzie wyjątkowo cenna, ponieważ jest okazją do zapoznania się z najnowszymi ideami nowego nadzoru pedagogicznego. Zapraszamy serdecznie.